witajcie w kolejnym vlogu. Jak widzicie, sceneria troszeczkę się zmieniła. My jesteśmy na urlopie. W sumie już trzeci dzień. Właśnie wybieramy się na śniadanie. I o ile uznałam, że są to typowo wakacje z dziećmi i nie ma tak naprawdę co pokazywać, no bo baseny, aquapark i tyle, to naprawdę bardzo urzekł mnie ogród. W sumie nie tyle ogród, tylko nasadzenia, które są tak na dobrą sprawę wszędzie. Przepiękna roślinność, przepiękne kwiaty, wszystko pięknie przestrzeżone, więc pokażę Wam mniej więcej, jak tutaj to wszystko wygląda, chociaż troszeczkę. No a jutro wybieram się na wycieczkę, więc być może również tam uda mi się coś ponagrywać. Tak jak między innymi nie doceniałam na przykład werbeny tutaj, jak ona pięknie rośnie. Te kolory żółto-pomarańczowe są po prostu przeurocze. Ale dobrze, idziemy teraz sobie na śniadanie. Idziemy sobie teraz na śniadanie. Może troszeczkę później przyjdę i ponagrywam po prostu trochę tego ogrodu, bo naprawdę jest on mega ciekawy. Wychodzimy właśnie ze śniadanka i przejdziemy się nad morze. Pokażemy Wam, jak tutaj jest ładnie. Piękny widoczek. Można sobie usiąść nad morzem. Po mojej prawej stronie mamy morze, leżaczki. Jest taki przyjemny wiaterek. Aczkolwiek dzisiaj chyba po raz pierwszy będzie taka już naprawdę mega wysoka temperatura, tam 26, 7, 8 stopni, więc jest tak naprawdę już kopalnie. Ale dzisiaj mamy zaplanowany narzik, smażnik przed jutrzejszą wycieczką. Ja kończę książkę. Tak, zostało mi jeszcze końcóweczka, wciągnęłam się bardzo, więc poleżę. Więc zamierzam poleżakować na materacu, więc zamierzam odpocząć, skończyć książkę i poleżeć na leżaczku. Taki jest plan dzisiejszego dnia. Natomiast jutro wstajemy o 4 rano, więc dzisiaj musimy sobie powypoczywać. Trawy u nas są tylko jednoroczne, nie? Bo one przymarzają. O, tutaj mamy ten kolor. Oh my gosh, tutaj jest! No, czyż to nie jest najpiękniejszy kolor, jaki kiedykolwiek widzieliśmy? No to jest po prostu dzieło sztuki samo w sobie. No przepiękne, zobacz! On się jeszcze nie rozwinął. Tutaj taki pąk. On jest taka, a on sobie mógł taki zakrzyknąć? Tak, kochanie. Tylko, że nie mamy takiej odmiany. No cudo. Nie mamy? Nie mamy jeszcze. Nie mamy. Mamy różowe. No trzeba by było poszukać, no bo kolor po prostu jest obłędny. Natomiast on tak, te kolory też tak pasują do tego miejsca, prawda? Zobacz, tak od razu się robi tropikalnie. Piękne, no po prostu coś pięknego. Coś pięknego, oh my gosh. No nie mogę się napatrzeć. Jeszcze zrobię zdjęcia z bliska. Oddasz mi telefon? Coś cudownego. Zyknąć jedno zdjęcie. Hmm?
sumie pasuje, taki zielony pasuje do wszystkiego. Takim przykładem nietypowego zastosowania roślinności jest na przykład, słuchajcie, bazylia. Zobaczcie na ten żywopłot z bazylii. No obłęd! Wychodzicie sobie z domu, cyk, troszkę bazylii do drinka, czy do pomidorków. Jaki piękny żywopłot! Cudnie pachnie, pięknie kwitnie. A tutaj Aleksowi spodobały się te kaktusy, no fajne. No i piękne te ogródki, zobaczcie, jak to wszystko zadbane. Ta trawka mięciuteńka. Ślicznie tu jest, ślicznie. Ślicznie idziemy zobaczyć, jakie są nasadzenia, bo wszędzie są różne. Znaczy, to wszystko jest tak fajnie połączone. Co chwilę gdzieś coś takiego się pojawia, wątek wspólny, ale jednak jest troszeczkę inaczej to wszystko poobsadzane. No tutaj jest więcej kaktusów. Natomiast ja i tak uważam, że chyba najpiękniejszy kątek, zakątek tego hotelu jest przed naszym balkonem. Mamy przed naszym tarasem basen olimpijski, więc on jest taki dość głęboki. Jest to taka oaza spokoju. Nie ma tam dużo dzieci. Chociaż zaraz obok mamy tak naprawdę dobrą sprawę aquapark, ale to jest raptem, no nie wiem, ze 20 metrów od naszego balkonu. I tam jest pięknie właśnie zadbany ogród przed naszym tarasem. Teraz wam pokażę. No i generalnie rano to już w ogóle jest ciutko. Proszę. Bar? Aha, mamy jeszcze bar, tak. Mamy bar i mamy ręczniki. Dobrze, także wracamy ze śniadanka. Dobra, idziemy. Idziemy. Prędy? Tędy? Tamtędy? No tam. Nie, bo tutaj jest. Dobra. Chodź tędy. No i prawda jest taka, jeżeli chcemy, żeby tutaj pięknie wyglądało, to ogrodnicy muszą pracować praktycznie non-stop. Przycinają, koszą, wyrywają chwasty. Więc tak realistycznie, żebyśmy tak miały w ogrodzie same, utrzymując nasz ogród, dziewczyny, niemożliwe. Także wyluzujmy. To, że będzie trochę chwastów, to naprawdę nic złego się nie stanie. Mi sior, wiesz mi w filmie. A tutaj co nasadzenia jakieś robią nowe? Tutaj dochodzimy już do naszej części. Tutaj jest drugi hotel Acacia. Coś tam Castle, czy coś takiego? Jak się nazywał ten? Acacia Beach może, o. Chyba tak. Bo nasz hotel się nazywa Acacia Swiss. I tutaj zbliżamy się do naszego pokoju. Obok mamy korty tenisowe. Mamy tutaj spa. I na wprost ten basen olimpijski. I tutaj też drzewa przestrzelone na kształt jakiegoś zwierzęcia. Urocze.
ogonek, mały ogonek, a tu rogi. A tu rogi, to chyba jeleń, też mi się tak wydaje. Ale dzisiaj, żeby grać, to... dzisiaj, żeby grać, to... to za ciepło. I może, wiesz co, przejdziemy sobie te... I może przejdziemy tędy. Zobaczymy, czy oni chcą już na basenie. I tutaj jest taki zakątek, gdzie jest mało osób, bo jest głęboki basen. Na pewno woda jest trochę zimniejsza. Ale jest naprawdę cichutko. I my mamy tutaj drugi balkon z tarasikiem. I właśnie tutaj, o, jest ta werbena. Nigdy nie przepadałam za nią, nigdy mi się ona zbytnio nie podobała, ale tutaj też są piękne takie nasadzenia i te kolory właśnie różowo-brzoskwiniowe, no skradły moje serce, są przepiękne. Wszędzie są petunie, na zmianę właśnie z szałwią. Tam była werbena. No, uroczo, uroczo. A tam przed nami naprawdę wielki aquapark, to jest chyba jeden z największych tutaj w Marsalam. Także bliziutko, dzieciaki spędzają pół dnia na zjeżdżalniach, a my kładziemy się tutaj. Sytuacja wygląda następująco. Trzeci dzień, jestem na SPF 50, natomiast w drugiej połowie dnia zamierzam przejść na SPF 30. Tak będę szalała. A tak naprawdę ważna informacja. Przyjaciółka B.A. Paris. I to jest trzecia już książka tej autorki i je po prostu... To jest tak zwany page turner. Czyta się bardzo szybko, więc dwa dni ja już ją prawie skończyłam. Wczoraj stwierdziłam, że pójdę spać, bo ją skończę i nie będę miała co dzisiaj czytać. Ale zamierzam to właśnie teraz zrobić. Skończę i dam wam znać, czy naprawdę było warto. Dobry. I tak, skończyłam książkę, tak jak obiecałam, szybka recenzja. Generalnie książka fajna do poczytania, natomiast czy coś specjalnego? No nie wiem, generalnie bardzo fajnie się czytało, szybciutko i myślę, że jak najbardziej warto zabrać na wakacje. My, tak jak powiedziałam, wstaliśmy o czwartej? Po czwartej wstaliśmy, dobrze pamiętam? Nie, chyba bo my wstaliśmy bardzo wcześnie, chyba czwarta, piąta i teraz przyjechaliśmy na łódź, którą popłyniemy na wyspę Haman. Będziemy nurkować, snurkować i mam nadzieję zobaczyć bogatą rafę koralową oraz na co liczę, to chciałabym zobaczyć żubria morskiego, może delfina. To by było marzenie. Tam powinno być cieplej, bo jest płycej.
Pokaż się. Nie widać. Dobra.
dobry wieczór. Nasz przedostatni wieczór. Jesteśmy po bardzo fajnym dniu spędzonym tak na dobrą sprawę na ośrodku, ale również pływaliśmy, snurkowaliśmy i oglądaliśmy rafy koralowe. To jest niesamowite, gdyż u nas przy hotelu tych ryb jest ogromna ilość, więc no, po prostu coś cudownego. Teraz się wykąpałam, jestem gotowa na kolację. Tutaj przed naszym... No, już uciekły. Dużo takich ptaków, które wyglądają takie mini czaple. Są takie słodkie, chodzą tutaj, się skradają i wyszukują robaczków w trawie. Także jeśli o mnie chodzi, to ja oczywiście najpierw zwracam uwagę na zwierzęta, na rośliny i jeżeli tego nie zabraknie w moim wyjeździe, to jestem już szczęśliwa. No a dzisiejsze popołudnie naprawdę było wyjątkowe. Wczorajsza wycieczka również była super, przepłynęliśmy się statkiem, snurkowaliśmy, dzieciaki po raz pierwszy snurkowały. No po prostu było super, także odpoczywamy naprawdę, ładujemy bateryjki, jest gorąco, ale nie jest za gorąco, ponieważ tutaj jest, wieje taki chłodny wiaterek od morza, jest po prostu idealnie, także gdybym miała polecić Egipt, to pora właśnie koniec marca jest po prostu super, gdyż nie jest jeszcze tak gorąco, w sezonie nie wyobrażam sobie tutaj przyjazdu, gdyż temperatury sięgają do 40-50 stopni, co w ogóle dla mnie jest... absolutnie na nie. Dzisiaj też założyłam sukienkę z dłuższym rękawem, taką lnianą, bo będziemy po prostu siedzieć na dworze. Ale generalnie pogoda bardzo na plus. No i generalnie uważam, że wyjazd bardzo udany. Także tutaj widzicie, jak wygląda widok z naszego małego tarasiku. I tak na dobrą sprawę najwięcej czasu dzieciaki spędzały na tym basenie, na tym właśnie olimpijskim, bo po prostu można popływać, można poskakać, można popływać na materacu, a kawałeczek obok oczywiście codziennie musieliśmy zahaczać o aquapark, żeby nie było, mama też zjeżdżała, są na to dowody, nagraliśmy, więc no, cudownie, jutro jeszcze wieczorkiem, przed kolacją mamy partyjkę w tenis, idziemy sobie pograć, jutro ostatni dzień, taki totalny chill, stwierdziliśmy, że leżymy, opalamy się, pływamy oczywiście wśród raf i łapiemy tyle słoneczka, ile się da. Natomiast święta zapowiadają się bardzo sympatycznie, gdyż na termometrze temperatura ma wskazywać 20 stopni, więc do takiej temperatury jak najbardziej bardzo chętnie chcielibyśmy wrócić. I dzień dobry, witajcie ponownie, jestem już w domu. Wróciliśmy, mam nadzieję, że podobał wam się ten króciutki vlog z naszego wyjazdu. Nie chciałam was zanudzać, ale myślę, że warto było pokazać te rafy. No i ta roślinność w hotelu po prostu bardzo mi się spodobała. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że być może na filmie wcale to nie będzie tak wyglądało super jak w rzeczywistości. No wiadomo, wszystko lepiej wygląda w rzeczywistości niż na filmie. Natomiast postaram się coś z tego zmontować. W każdym razie, krótkie podsumowanie dla osób zainteresowanych. Byliśmy w Marsalam, wycieczkę kupiliśmy przez biuro podróży Coral. Znaczy, nie byliśmy w biurze podróży, my przeważnie to wszystko robimy online. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Hotel nazywał się Acacia Swiss Resort. Pięciogwiazdkowy hotel i faktycznie nie mogę nic zarzucić. Bardzo nam się podobało, czystość była praktycznie wzorowa. Jedynie co mnie osobiście zaczęło przeszkadzać, to tak na dobrą sprawę, jak już wyjeżdżaliśmy, nie wiem, czy się turnus zmienił, czy coś w tym stylu, bo jak przyjechaliśmy, to praktycznie cały hotel był, słuchajcie, w Polakach, więc natomiast z naszego samolotu tylko jedna rodzina? Nie. No my i jeszcze jedna rodzina jechała do tego hotelu, pozostali ludzie z samolotu do innych hoteli, natomiast w hotelu praktycznie 80% obłożenia to byli Polacy. Natomiast jakby w połowie tygodnia, nie w połowie, pod koniec, zmieniła się grupa i przybyło więcej Niemców. I jak to naród niemiecki, oni po prostu bardzo dużo palą papierosów. Wcześniej tego w ogóle nie zauważyłam, praktycznie byłam zdumiona, że nikt nie pali. Natomiast kiedy oni się pojawili, to mnie zaczęło przeszkadzać to, że ktoś na balkonie obok pali papierosa i ja po prostu to czuję w swoim pokoju, nawet gdy miałam drzwi zamknięte. Więc to mi naprawdę zaczęło przeszkadzać i w momencie, kiedy jedliśmy kolację, tam widzieliście pełno stolików takich na środku, muzyka gra, kelnerzy chodzą, było super i facet po prostu wyciąga cygaro i to wszystko leci na ten tłum ludzi i ma to totalnie w poważaniu, więc generalnie mnie takie rzeczy frustrują, bardzo denerwują i całe szczęście, że to miało miejsce praktycznie pod koniec naszego wyjazdu.
to tylko tak na dobrą sprawę, uważam, że no to powinni zmienić, powinni po prostu zakazać palenia w miejscach publicznych. Natomiast pozostałe rzeczy, hotel rewelacja, umiejscowienie nad morzem, tarafy, które były w pobliżu hotelu, były naprawdę przecudowne, ilość ryb była ogromna, nawet więcej ryb widzieliśmy, zdecydowanie więcej ryb niż na tej wycieczce, bo jak wiadomo, na wycieczce byliśmy, było parę statków na tej wycieczce, więc kiedy wszyscy wlezli do wody, no to te ryby po prostu zaczynają uciekać, a tutaj wiecie, sporadycznie parę osóbek tylko sobie wejdzie i te rybki po prostu pływają i to są naprawdę setki, w setkach te ryby, naprawdę takie ławice przecudne, przepiękne. Dzięki temu, że hotel położony jest nad morzem, to cały czas wiała taka przyjemna bryza. Jeśli chodzi o temperaturę, zobaczcie, my byliśmy koniec marca i był ukrop. W połowie tygodnia już był taki ukrop, taki jak to bywa na wczasach, takie 28-29 i naprawdę mega gorąco. Natomiast jak przyjechaliśmy, była temperatura trochę niższa, 20 parę, natomiast odczuwalna była bardzo przyjemna, taka idealna do kąpieli, idealna do opalania się. Tak jak wspomniałam wcześniej, w sezonie nie wyobrażam sobie lecieć do Egiptu. My byliśmy tak na dobrą sprawę w Egipcie 14 lat temu, z mężem policzyliśmy, wówczas w Sharm el-Sheikh i byliśmy pod koniec października i również było ukropnie. I również było bardzo gorąco, także myślę, że to jest taka fajna destynacja na początek wiosny, kiedy nam się chce już po prostu tego ciepełka, kiedy nam się chce tego słoneczka, tej temperatury, to myślę, że Egipt jest fajną destynacją i ten Marsalam też jak najbardziej ok. Natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jest to po prostu środek pustyni i na środku pustyni po prostu jest wybudowany hotel zagrodzony i nie można sobie po prostu pójść na miasto pozwiedzać, także są organizowane wycieczki fakultatywne, dość sporo tych wycieczek, natomiast my zdecydowaliśmy się tylko na jedną, ze względu na to, że po prostu chcieliśmy wypoczywać, więc 3 dni sobie poleniuchowaliśmy, 4. dnia pojechaliśmy na wycieczkę, albo nie, 3. dnia i później mieliśmy znowu 2 dni na wypoczynek i później 7. dnia wylatywaliśmy. Wylatywaliśmy z Babiej Góry, czyli Zielona Góra, z lotniska. Również są tutaj loty z Goleniowa, ze Szczecina, ale po prostu już nie było miejsc. Także my jechaliśmy na lotnisko samochodem 2 godziny, lot około 4,5 godziny. Dość szybko minął, ponieważ my przygotowani, zaopatrzeni w filmy, w książki, więc ten dość szybko naprawdę mija. I później z lotniska do hotelu to, słuchajcie, nie wiem, nawet 40 minut, pół godziny, w miarę szybko to wszystko idzie. Także cały czas tam tipuje się dolarami, można płacić również w euro. Nie opłaca się wymieniać na tą ich walutę, ponieważ ona bardzo nisko stoi, także dolary i euro jak najbardziej. Więc to na tyle. Odpoczęliśmy, naprawdę naładowałam baterię, ponieważ mi bardzo brakowało tego słońca i jeszcze w momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy, było super zimno tutaj. Przez pierwsze 3 dni, później zrobiło się tutaj bardzo ciepło i na święta mieliśmy temperaturę powyżej 20 stopni, w ogóle wow. My wróciliśmy w niedzielę wielkanocną, także święta spędziliśmy tutaj z rodziną. No i teraz znowu mamy załamanie pogody, czekamy znowu na ciepełko. No oczywiście chciałam zrobić tutaj takie krótkie podsumowanie, powiedzieć Wam, gdzie byliśmy, czy jesteśmy zadowoleni. Ja osobiście, jeśli chodzi o wakacje, to nie przepadam leżeć na leżaku i nic nie robić i leniuchować, natomiast dokładnie tego moja rodzina potrzebowała, dlatego ja odpuściłam wszelkiego rodzaju wycieczki i uznałam, że ten statek, te rafy koralowe, to nurkowanie, snurkowanie po prostu będzie idealne i faktycznie tak też było. No i jeszcze dodatkowa atrakcja, mieliśmy ten aquapark w środku naszego hotelu, parę kroczków, więc dzieciaki tak na dobrą sprawę pół dnia siedziały w aquaparku, pół dnia pływały w basenie, bo to są takie dzieci, które naprawdę, słuchajcie, pływają, non-stop pływają. Także po raz pierwszy na wakacjach z dziećmi naprawdę udało nam się odpocząć. I z pewnością jest to spowodowane tym, że dzieci są coraz starsze, to jest raz, a po drugie to, że umieją dobrze pływać. Pomimo tego, że na tej wycieczce widzieliście, że oni pływali w kółku i mieliśmy wszyscy kamizelki, ja uważałam, że to jest względy bezpieczeństwa, lepiej, żeby tak było. Natomiast dzieci już doskonale pływają, doskonale nurkują i to też sprawia, że ten rodzic, wiecie, może usiąść na tym leżaku i chwilę odetchnąć, tak jak ja na przykład
czytałam sobie książkę, bo po prostu już nie trzeba tak zwracać uwagi tak non-stop, chociaż i tak mimo wszystko zawsze dwoje rodziców czuwa, plus jeszcze ratownik, ale już ten taki komfort psychiczny naprawdę jest dużo większy. Także to tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że mieliście cudowne święta, że spędziliście je, no myślę, że nie ma co... Myślę, że naprawdę nie ma powodów do narzekania. Była wspaniała pogoda, można było wyjść na spacer, się nie objedliście, trochę jajek z pewnością nikomu nie zaszkodzi, sałatki jarzynowej, także oby wyszło na zdrówko. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym vlogu już tutaj z naszej podszczecińskiej wsi. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy i do zobaczenia, pa pa!